Mieć światło. Musimy mieć odpowiednią ilość światła. Jak zostawimy, teraz może nie jest ciemno, ale jeszcze się nie rozwinęły buki. Jak się rozwiną, to jest tutaj tak, jest naprawdę w tym miejscu ciemno. Zresztą Państwo, że tu praktycznie życia po runie widać. Poza aspektem wiosennym, czyli ten okres, kiedy pewne roślinki próbują zacisnąć, wydać owoce. Patrzcie Państwo, że tutaj nie ma nic. Nie ma żadnej trawy, niczego, niczego. Tutaj troszeczkę jest lucha i już widzicie Państwo, że coś tam się pojawiło. Ale królestwo roślin, ja to się może powtarzam, bo ja dosyć często powtarzam, w tym się różni od królestwa zwierząt, że zwierzęta opiekują się swoim potomstwem. A rośliny nie. On rzuca to nasiono i natychmiast zaczyna się konkurencja. O światło, o wodę, o pokarm, o wszystko. Także to jest troszeczkę i tu niestety człowiek musi pomagać. Owszem, wiemy, że w Kanadzie są tam jakieś pożary, i tam później pojawia się nowe życie i po jakimś czasie pojawia się zróżnicowanie, ale to trwa. Była wyższa, na pewno byłoby tutaj wszędzie biało. Ale jak bliżej podejdziemy, to na pewno ci, co będą mieli ten wzrok bardziej wnikliwy, na pewno zauważą. Zawilce kwitną, zawilec i... Górska. I pytanie, skąd ona się tu wzięła, gdzie najbliższe stanowisko naturalne kostrzewy górskiej jest ponad 150 km stąd. I teraz, czy przy sadzeniu tego ktoś chciał stworzyć takie zbiorowisko, taki ciekawy drzewostan i tą kostrzewę tutaj przywiózł? No właśnie, ciekawa ta rzecz była, bo to, że było to sztuczne sadzenie, być może jest to wielce prawdopodobne. Ale skąd się wzięła ta kostrzewa tutaj górska? No więc tak, w ramach tej inwentaryzacji 2006-2007 korzystaliśmy z pomocy pana doktora Zdzisława Bednarza i w wielu miejscach on znalazł, bardzo wyczulony zresztą przez znakomity specjalista od botaniki, znalazł u nas również tę kostrzewę. Aha. Także no, to nie jest odległość 150 km od Mielca do nas, no ile, 40? Także spokojnie. W niektórych materiałach piszą, do Głogowa 120? Została przywieziona w łodzie z sadzonkami. No i to być może jest prawdopodobne, że... Taki kiedyś też istniał. Tak. Ja pozwolę sobie, panie profesorze, jeszcze odpowiedzieć na pańskie pytanie. Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego, a tak naprawdę to zacytować. Co wpisał tutaj nam minister 6 kwietnia 60 roku? Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowo-dydaktycznych zbiorowisk leśnych typu przejściowego pomiędzy Buczyną Karpacką a Lasem Dębowo-Kłodzkim. Teraz należałoby sobie zadać pytanie, czy faktycznie poprzez taką bierną ochronę przyrody w takim właśnie wydaniu jesteśmy w stanie zachować ten drzewostan przyrody? W naszym odczuciu leśników uważam, że nie. Bo proszę zwrócić uwagę, tu gdzie jakiekolwiek cięcia zostały przeprowadzone, jest inicjacja odnowienia. Jeżeli my to odnowienie pozostawimy dalej w dole, nie ma szansy na zachowanie trwałości tego drzewostanu. Więc samo wpisanie celu i zakazanie jakichkolwiek cięć spowoduje w przyszłości, oczywiście to jest okres długi, rzędu 100, może 200 lat, spowoduje rozpad tego rezerwatu. Będzie startował od nowa, bo nasiona zostaną. Tak, nie, to znaczy część buka też będzie. Jest to taka obserwacja ciekawa, że większość tych drzew tutaj na tym wzniesieniu niestety, ale jest dotkniętych właśnie tymi piorunami. I mało, które drzewo nie było tutaj porażone, także no niestety one wszystkie bardzo tutaj cierpią. Jest to jeden z wyższych punktów, przy jakichkolwiek tutaj burzach to bardzo mocne wyładowania są i tak jak się przejdzie, popatrzy, to trudno znaleźć drzewo, które nie byłoby uderzone. No i one też z tego powodu, te drzewa są, że tak powiem, cierpią, usychają, no i w zasadzie tego odnowienia, które tu powinno się pojawić, póki co na razie jeszcze tak dużo nie ma. Ale no tak mówimy, no poczekamy jeszcze do... To taka niezgoda na cokolwiek robienie jest taką wygodą urzędniczą. Nic się nie robi, na nic się nie zezwala, nie ma kłopotów, nie ma odpowiedzialności i
tak. A rozpadło się teraz. Tak, rozpadło się, no to natura i tak dalej. A jak się coś robi, to trzeba odpowiadać. Jeśli Państwo pozwolą, bo tak jak tutaj stoję, przypomniała mi się jeszcze jedna anegdota związana z moim dziadkiem. Anegdota, która go zawsze strasznie denerwowała, chociaż uważam, że jest śmieszna, bo dziadek nie znosił nieuctwa. A w tej chwili kandydaci na wydziały biologii często reprezentują poziom no po prostu tragiczny. No i taka młoda adeptka na studentkę kiepsko dosyć odpowiada i w końcu asystent ją pyta, a czy pani może podać przykład drzewa dwupiennego? Na co ona mówi, tak, tak, proszę pani, tam przed wejściem do uniwersytetu rośnie o takie drzewo jak tutaj, takie z dwoma pniami. Tacy ludzie starają się dostać na Wydział Biologii, którzy nawet tak... Wspomnienia by było to, że ten rezerwat groziła mu całkowita likwidacja w okresie okupacji. Począwszy od 1940 roku, Niemcy po zajęciu tego terenu na potrzeby frontu wymagali tak zwanych obowiązkowych dostaw, tak jak w rolnictwie, z lasu też obowiązywały określone pule drewna. I w związku z tym, że jest to drewno bukowe, to wiecie Państwo doskonale, znakomity materiał, nie wiem, czy do opalania, czy w każdym razie na potrzeby frontu, i nadleśniczy niemiecki tutaj zlecił wycięcie tego rezerwatu, można powiedzieć, że w całości. W związku z tym, że leśniczym w owym czasie był tutaj pan Brąglewicz, był to leśniczy po wiedeńskiej szkole leśnej, perfekt, mówiący po niemiecku, potrafił swoimi działaniami w ten sposób zrobił, że dogadał się z tym niemieckim nadleśniczym. Zapraszam do przeprowadzenia tego dębu wnuka Władysława Szafera, pana Władysława Szarskiego. Zapraszam serdecznie.